Dlaczego klienci wybierają drzwi Arkado? Stoją za tym ludzie, którzy dbają, by nasze drzwi spełniały Wasze estetyczne oczekiwania. A dzisiaj zapraszam Was do biura projektowego największego producenta polskich drzwi, Arkado. Witam w Arkado, w świecie drzwi. A dzisiaj jesteśmy umówieni z Kasią, z projektantką drzwi. Jest z nami już. Kasia, w ogóle dziękuję Ci bardzo serdecznie, że zdecydowałaś się opowiedzieć nam o tym, jak projektować drzwi. Powiedz mi, co Cię inspiruje przy Twojej pracy? Czy jest to natura, moda, czy może wręcz science fiction? Przy projektowaniu drzwi kieruję się przede wszystkim współczesnymi trendami. Natura jest elementem tylko i wyłącznie inspirującym mnie. No to chodźmy do biura. Zobaczmy Twoje królestwo. Masz jakieś swoje rytuały w pracy? Ile kawy dziennie wypijasz przy projektowaniu? Czasami wystarczy espresso, czasami musi to być litr, w zależności od emocji, dnia, od ciśnienia, od słońca. Co roku Arkado wypuszcza taki katalog, w którym jest ogromna ilość drzwi. Trzeba mieć głowę ogromną pomysłów. Tutaj mamy rozłożone wzorniki, tutaj sklejki, tam kolory. Strasznie barwny jest taki świat projektanta. Strasznie dużo pomysłów trzeba mieć. Tak, i trzeba umieć je wysortować. Drzwi są specyficznym produktem i nie mogą dominować we wnętrzu, więc przy ich projektowaniu trzeba się kierować wieloma aspektami, natomiast powinny być jednocześnie akcentem, ale i tłem dla wyposażenia, bo w zależności od tego, jak projektant zdecyduje, je zaakcentować we wnętrzu. Jakie są teraz trendy? Na co się stawia? Czy to jest kolor, czy to jest szkło, czy to jest drewno, tak jak tutaj mamy sklejka. Jest bardzo wiele możliwości. Tak, zauważa się pewne trendy, jak w każdej dziedzinie. Tak? My staramy się robić drzwi, które będą pasowały do wnętrz i współczesnych, i klasycznych, bo takie trendy się zauważa. Także mamy drzwi nawiązujące do stylistyki lat 20., czyli bardzo klasyczne drzwi. One dobrze się znajdą w trendach i prowansalskich, i skandynawskich, ale mamy też drzwi bardzo nowoczesne. I tu myślę o naszych drzwiach z intarsjami. To są z kolei drzwi, które mają minimalistyczne formy. Jeśli chodzi o kolorystykę, też staramy się pilnować tego, co się dzieje na rynku. Mamy sporą bazę monokolorów, coś, co jest naszym hitem, które mają powierzchnię ułatwiającą sprzątanie, tak zwany antifinger. Obecnie obserwujemy również powrót do naturalnego drewna. Także tutaj w naszym... Ja się zatrzymam jeszcze na chwileczkę przy tych drzwiach. Mhm. To jest granat, czerń? Mamy kilka... Piękne złote dodatki. Mamy kilka monokolorów. Mamy biel, mamy czerń, ale mamy i granat. Mamy również bardzo ciekawą z zieleń. Bardzo topowy kolor u nas się nazywa cappuccino, czyli taki zbliżony do bardzo popularnego obecnie kaszmiru. Dodatki. Ty sama dobierasz te rzeczy typu klamki czy... Tak jak mówię, tutaj też kierujemy się trendami. Tak, obserwujemy to, co jest na rynku i wybieramy indywidualnie, tak żeby pasowało nam to do koncepcji spójnej. Z tym, że jeśli chodzi o drzwi, to tak jak buty do sukienki, tutaj grają bardzo ważną rolę detale techniczne, czyli zawias, to, że my mamy drzwi rewersyjne, to, że my mamy drzwi bezprzylgowe, że mamy klamki dopasowane do intarsji, czyli troszeczkę inaczej do tego podchodzimy niż, nie wiem, projektując odzież czy tapety. Tutaj musimy łączyć walory techniczne z estetycznymi i dlatego i wtedy osiągamy taką spójność. Troszeczkę już wiemy na temat tego, jak projektować drzwi, na co się zwraca uwagę przy projektowaniu drzwi. Od tego są fachowcy w Arkado. Kasiu, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. Piszcie do nas, lajkujcie, wysyłajcie serduszka. Bądźcie z nami, obserwujcie nasze profile. Do zobaczenia.